Witam ponownie z Hall of Games, jest z nami Konrad Czernik, jedna z osób odpowiedzialnych za produkcję m.in. Dying Light Outlandu. I mamy dzisiaj możliwość porozmawiania w troszeczkę luźniejszych warunkach, więc mam nadzieję, że uda się z tego ładnie skorzystać. Dzień dobry. Dzień dobry. To może powiedz naszym widzom, czym się dokładnie zajmujesz, dlaczego powinni uważać, że jesteś fajny i tak dalej. To powiem, czym się zajmuję. Zajmuję się projektowaniem postaci i otoczenia do gier wideo. Pracuję w Techlandzie od 8 lat i obecnie akurat pracuję przy projekcie Hellraid. Projektuję postaci i odpowiadam za to, co się dzieje artystycznie w teamie projektującym asety i otoczenie. To właśnie też tak a propos Hellraida. Czy jesteście w stanie odpowiedzieć nam na kilka pytań, czy na razie jest to taki, powiedzmy, temat tabu? Na razie jesteśmy w stanie powiedzieć, że gra wygląda tak, jak wygląda obecnie i się zmienia na lepsze. No i więcej... Czyli na razie więcej informacji raczej nie słyszymy. Na razie szykujemy fajne uderzenie i nic nie chcę na razie mówić więcej. Okej, czyli mamy spodziewać się w takim razie ładnych fajerwerków i tak dalej, a przynajmniej jakieś takie zbliżone data? Kiedy? Nie, absolutnie nie mogę powiedzieć nic o dacie, ale niedługo się ujawni. Dobrze, a tak bardziej a propos jeszcze tematu, który powiedzmy już ma troszeczkę szerzej odsłonięty rąbek tajemnicy, czyli Dying Light, gra, na którą osobiście też bardzo czekam. Mamy tutaj możliwość zagrania w bodajże 6 minut demówki. 6? Tak. I tak, co jeszcze ewentualnie, czego możemy się spodziewać tak naprawdę, jeżeli chodzi o promocję? Czy jeszcze coś nas zaskoczycie, czy już powiedzmy taki finish? Dying Lightem? Ja akurat pracuję przy projekcie Hellraid, więc mogę odpowiadać tylko za ten projekt, ale sam czekam na Dying Lighta i wiem, że już niedługo szykuje się też mocne uderzenie, no bo właściwie produkcja już się gdzieś tam, wiadomo, zbliża się data wydania, więc musimy przygotować coś specjalnego na sam koniec, więc Steve jest też pobudzony, bo jest cały czas w kuluarach gotowy do działania, wszyscy jesteśmy zwarci. Okej, to może jeszcze tak bardziej przyziemny temat a propos samych targów, jak wam się to widzi, a propos zwiedzających, jak powiedzmy taki oddźwięk, reakcje ludzi? Tak, no właśnie fajnie w końcu, że coś we Wrocławiu powstało, bo do tej pory mieliśmy Kraków, Warszawę, Poznań, a we Wrocławiu cały czas była to szara strefa. Jest to pierwszy rok, jeszcze jest dużo do zorganizowania troszeczkę lepiej, ale bardzo się cieszę, że dużo ludzi przyjechało z całej Polski. Niektórych rzeczy jest bardzo fajny poziom, cosplay, jest kilka stanowisk naszych kolegów. Uważam, że to jest świetne miejsce i świetne miejsce w Polsce i w ogóle lokalizacyjnie tutaj u nas. Świetna sprawa. Chcemy coś jeszcze? To w takim razie bardzo dziękuję za wywiad, za poświęcony czas i mam nadzieję, że do zobaczenia w najbliższym. Na pewno, do zobaczenia.